Między 30 marca a 1 kwietnia na hali MOSiR w Katowicach-Szopienicach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w badmintonie, półfinał B Południe. W mistrzostwach wzięło udział ponad 160 studentów z 20 uczelni wyższych z całej Polski. Na mecz drużyny składają się single, deble oraz mixed. W sumie 7 pojedynków. No i zwycięzca tych 7 pojedynków wycięża ten dany mecz i awansuje dalej. 8 drużyn z tego półfinału awansuje do finału, który odbędzie się w Krakowie. Gospodarzem będzie właśnie AGH Kraków. Na szczęście na naszym Uniwersytecie Śląskim ta dyscyplina cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ale profesjonalnych zawodników na Śląsku mamy mało, gdyż klubów też jest bardzo mało. Mamy 2 bądź 3 kluby na Śląsku, które szkolą dzieci i następnie zawodników profesjonalnych. No nie, w kraju może aż tak popularna nie jest. Tych ośrodków treningowych jest w sumie niewiele. Na południu Polski najbardziej znane są jest klub z Głubczyc, który wychowuje mnóstwo kadrowiczów, reprezentantów Polski. Są tutaj również właśnie wychowankowie tej drużyny, grający w zespole z Nysy, z Politechniki Opole. No i oni generalnie nadają ton tej rywalizacji. Wygrała drużyna reprezentująca Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach. Drugie miejsce zajęła Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Natomiast z pucharem za miejsce trzecie wyjechała z Katowic Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Mieliśmy drużynę dość ciężką i na małe punkty przegraliśmy, mimo że była bardzo dobra rywalizacja i emocje były bardzo duże.